Witam wszystkich kibiców Ligi Angielskiej, nie tylko. Dostałem jeden komentarz pod ostatnim filmem, żebym nagrał właśnie jakiś filmik odnośnie typowania mojego na mistrza Anglii, czy to spadek, czy króla strzelców, tak myślę, złote rękawice, grad sezonu. Także w skrócie postaram się teraz jakoś wypowiedzieć. Dzisiaj akurat zamyka się dopiero trzecia kolejka Premier League, gdzie Liverpool właśnie podejmuje. Manchester, który jest w rozsypce totalnej, sam jestem ciekaw, co tam się jeszcze podzieje. No, ostatnio dostali po prostu łomot od Brentfordu i w sumie sam nie wiem, co myśleć o tym klubie. Jesteśmy świeżo po transferze jeszcze Casemiro, no ale no nie wiem. Ciężko mi w ogóle wyobrazić sobie, co będzie dalej, bo to jest dla mnie też taka jedna wielka niewiadoma. No ale dobra, to sedna. Może zaczniemy z grubej rury. Mistrz Anglii. Myślę, że większość nie ma wątpliwości i raczej każdy tak typuje, że mistrzostwo będzie zależało od dwóch potęg obecnie, czyli Manchesteru City i Liverpoolu. Ja jednak myślę, że mimo wszystko ze wskazaniem bardziej na Manchester City. Wydaje mi się, że Guardiola troszeczkę szczelniej zabezpiecza tą defensywę i przynajmniej na obecną chwilę lepiej to wygląda, ale też nie ma co prorokować tak szybko, ale jako, że tutaj mam prorokować, no to pozwolę sobie na tą tezę, że jednak Manchester City to mistrzostwo zdobędzie. Liverpool oczywiście w takiej sytuacji prawdopodobnie skończy na drugim miejscu. Co do top 4 tej naszej czwórki, myślę, że wysoko będzie Arsenal, który bardzo ładnie zaczął sezon i kurczę, no to jest ta różnica. Arteta dostał szansę, no, po prostu otrzymał zaufanie troszeczkę większe niż Ole Gunnar Solskjaer w Manchesterze i zdaje to egzamin, ale to też kwestia zarządzania klubem. Glazerzy wiemy, że od lat nie za bardzo chyba chcą współpracować po prostu z kibicami i jednak jest coraz więcej takich przypadków. Coraz więcej mówi się o sprzedaży klubu. Nawet teraz była tam informacja, że za 6 miliardów chyba jest nawet wyceniony klub i najbogatszy Brytyjczyk ma szansę kupić ten Manchester, ale co z tego będzie, jeszcze nie wiemy. Arsenal, myślę, że skończy sezon na trzecim miejscu, a na czwórce myślę, że wyląduje mimo wszystko Chelsea, chociaż ten Tottenham wygląda ciekawie, ale mimo wszystko gdzieś tam ta Chelsea wydaje mi się, że sobie jakoś tam w rezultacie poradzi, kto wie. Może to oni będą na trzecim miejscu, Arsenal będzie walczył z Tottenhamem. Tak czy siak między tą trójką z Londynu będzie się toczyła, myślę, walka o top 4. Co do spadku, może przejdźmy od razu gdzieś tam w dół tabeli. Teraz na spadku jest Manchester, ale mam nadzieję, że oni stamtąd się wydostaną jak najszybciej. Moje typy na spadek to jest Bournemouth. Myślę, że oni jednak nie poradzą sobie z tym powrotem do Premier League. Może mnie zaskoczą, ale to jest mój typ po prostu. Drugą drużyną do spadku myślę mimo wszystko, że Nottingham Forest, chociaż bardzo bym nie chciał, żeby spadli, bo jednak jest to powrót legendy do Premier League i żal mi było patrzeć, gdy po prostu wracają do Championship i po prostu tam będą przez kolejne lata się kisić, bo nie chciałbym tego. Jednak jest to wielka marka i zasłużona drużyna w Anglii. Chciałbym, żeby zostali, ale staram się jakoś tam realnie patrzeć na rzeczywistość i mogą się gdzieś tam o ten spadek ocierać. No i trzecią drużyną tutaj mam problem, bo nie mamy już Burnley w Premier League. Leeds zaczęło nieźle sezon, tak myślę, że gdzieś tam pan Marsz nieźle sobie tam radzi, przynajmniej na początku. Everton wygląda kulawo. Znowu, jest to początek sezonu, ale
póki co Frank Lampard sobie, myślę, nie do końca radzi z tą drużyną. Nie wiem, co jest nie tak, ale wygląda to póki co źle. Do tego obecnie kontuzja Calverta-Lewina, Richarlison w Tottenhamie. Także mogą mieć bardzo ciężko. No i drugą drużyną, z którą myślę, że mogą gdzieś tam się ocierać o ten spadek, jest, myślę, że niespodzianka, według mnie, Wolverhampton. Wczoraj oglądałem mecz akurat, jak grali z Tottenhamem i wyglądali nieźle. Tylko na ile te nieźle wystarczy, żeby w przyszłych kolejkach się po prostu gdzieś tam utrzymać. Przepadam za Wilkami, chciałbym, żeby się utrzymali. Neves jest świetnym zawodnikiem, kibicuję mu. Liczyłem, że gdzieś tam kiedyś trafi do United, ale póki co chyba nie ma na co liczyć. Także to jest taka, myślę, niespodzianka, że typuję taką drużynę, czy Everton, czy Wolverhampton, że nie wymieniłem tutaj Leeds, ani Brentfordu, czy Fulham. Może tak być. Zaczął się sezon, Fulham wyruszyło źle, jeszcze nie przegrali meczu. Mitrović sobie radzi, także zobaczymy jak długo. Właśnie, Fulham też może być taką drużyną, która gdzieś tam w kierunku spadku się skieruje, gdy nie daj Boże Mitrović dostanie jakieś kontuzje albo po prostu dostanie jakąś czerwoną kartkę, z której on tam zawsze słynął. Co do jakichś niespodzianek, ciężko mi prorokować tak na starcie sezonu. Możemy nagrać jeszcze taki odcinek na przykład odnośnie rynku transferowego, jakiś najgłośniejszy transfer, który według mnie był takim najlepszym i najbardziej obiecującym. Także to jest też inna kwestia. Co do niespodzianek, no myślę, że mimo wszystko Brighton będzie gdzieś tam ocierało się o te top 6. No i myślę, że Newcastle, także północna Anglia może w końcu gdzieś tam wyjść wysoko. Newcastle wygląda obiecująco, wiadomo, że są tam środki do tego wszystkiego. I kto wie, może ta ekipa gdzieś tam wysoko wyląduje. Co do Króla Strzelców, tutaj myślę, że sprawa rozwinie się pomiędzy Salahem, Kane'em a Haalandem. Co do ostatniego mam największe zapytanie, bo jak wiemy Guardiola lubi rotować zespołem, więc co do niego mam takie największe ale. Czy on podoła, czy nie złapie jakiejś kontuzji, czy po prostu Guardiola będzie dawał mu jak najwięcej minut. Co do Salaha, to już wiemy, że to jest klasa sama w sobie. On po prostu strzela i jest prawdopodobnie największą gwiazdą obecnie w Premier League. Co do Kane'a, no to jest to według mnie najbardziej zasłużona dziewiątka w Anglii obecnie. No i bije te rekordy. Bije te rekordy. Wczoraj nawet pobił rekord najwięcej bramek strzelonych w jednej drużynie. 185, także Kane buduje swoją piękną historię. Nie wymieniłem tutaj Gabriela Jesusa, który może być też wysoko w tej klasyfikacji, ale jednak co do tamtej trójki jestem raczej bardziej przekonany. I myślę, że ten Jesus gdzieś tam będzie się ocierał, ale nie dogoni chłopaków. Co do złotych rękawic, myślę, że Ederson, tak jak już mówiłem na wstępie, Manchester City według mnie jest najlepiej ułożoną drużyną z tyłu. Podobnie jak Chelsea, także Mendy, Ederson, ze wskazania na Edersona, te czyste konta raczej na jego konto. Także na szybko takie moje typy. Co do piłkarza sezonu, nie chcę jeszcze prorokować, poczekajmy do końca okienka transferowego. Myślę, że fajnie będzie nagrać taki odcinek co do najciekawszego transferu, czy do transferu w ogóle, który nie miał sensu. Mam nadzieję, że Casemiro miał sens. No i tyle w dzisiejszym odcinku, taki szybki szocik odnośnie moich typów. Dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć jeszcze coś z Premier League. Myślę, że ten odcineczek z rynkiem transferowym będzie ok. Jeżeli macie jakieś inne pomysły, dajcie znać i kibicujcie. Ja na razie cierpię jako kibic Manchesteru. Cierpię, bo ten klub ostatnio wygląda jak mem. Także oby te czasy minęły, bo kiedyś było pięknie, ale kiedyś już było. To sobie nie wraca, jak to się mówi.
nowa przyszłość. Mam nadzieję, że będzie lepiej. Także tyle. Dzięki za obejrzenie. Subskrybujcie mój kanał. Zachęcajcie znajomych do oglądania. Kibicujcie, trzymajcie się mocno i widzimy się następnym razem. Na razie.